Julia Szydłowska pyta, czy próbował pan innej dyscypliny poza skokami? Wszystkich po troszkę. Skoki są ulubione, co jest na drugim miejscu? Też skoki. Na trzecim też. Magda Bogusz pyta, jaka jest pana pasja poza jeździectwem? Odpoczynek. Taki aktywny, czy leniuchowanie na kanapie przed telewizorem? Chyba to drugie. Aleksandra Siemieniuk pyta, jak się nazywał pana pierwszy koń i jak się zaczęła pana przygoda z jeździectwem? Nazywał się chyba Wojtek, o ile pamiętam. Ale przygoda tak się zaczęła. W zoo wsiadłem kiedyś na konia, do zdjęcia, w Warszawie. I spodobało mi się. I co było dalej? Jaka była droga do stadniny, do tego, żeby zacząć treningi? Droga była ciężka. Na początku to nie było kolorowo. Zawsze spadałem i także w pewnym momencie nawet odechciało mi się jeździectwa, ale później pomału spróbowałem i wyjechałem do Niemiec i tam pojechałem jedne, drugie zawody i spodobało mi się. I tak się zaczęło. Był jakiś koń, który go pan wspomina wyjątkowo dobrze? Taki, który właśnie sprawił, że poczuł pan, że tak, to jest to jeździectwo, to jest to, czym chce się pan zajmować? Znaczy tak, może nie do końca, ale pierwszym takim moim koniem, na którym jakieś sukcesy odnosiłem, to był wałach o imieniu Eliop. Tak, i na nim trochę tak zacząłem więcej i wyżej jeździć, także od niego się zaczęło chyba. Pan czasami dosiada konie innych zawodników tuż przed konkursami. Jedzie pan na nich po raz pierwszy i tak trochę to wygląda, jakby pan był takim zaklinaczem koni. Jak to się dzieje, że pan zupełnie obcego konia w taki szybki sposób potrafi ujarzmić? No to nie chodzi o zaklinacza, po prostu staram się dopasować do konia, nie przeszkadzać mu w pewnych jego zachowaniach. Nie staram się konia dopasować do siebie.